szansę ci dam, lecz pamiętaj, że to ostatni już raz. Podczas jarmarku świątecznego na Dębickim Rynku zorganizowano bieg przebierańców. Na starcie ustawiły się całe rodziny w pięknych, kolorowych strojach. Główną ideą tej imprezy był wspólny bieg i integracja rodzin. Wspaniała zabawa. W grudniu trzeba się cieszyć. A czy pogoda Państwa nie przeraża? Troszeczkę jest zimno, ale czekamy, biegniemy na rozgrzewkę, później gorąca czekolada, więc bardzo chętnie. Pani dyrektor z Ukrytego Daru nam napisała, że jest taka akcja. Akurat się tak udało, że mamy wszyscy razem dzisiaj wolne, bo ciężko jest i chcieliśmy spędzić miło czas. Jest piękna pogoda, tak można powiedzieć, śnieg. No to nie ma. Bardzo fajnie, bardzo fajna akcja. Dorośli uczestnicy w strojach świątecznych, przybrani za bombki, ozdoby, wyglądali bajkowo. Jednak jury oceniało tylko przedszkolaków. A jurorów było mnóstwo, m.in. Anna Puzio, skarbnik miasta, Mariusz Szewczyk, burmistrz Dębicy, Marta Pawełko-Tokarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona do jury, chociaż jest to trudna sprawa, bo wszystkie te dzieci są tak pięknie ubrane. Coś niesamowitego, że rodzice razem z dziećmi się poprzebierali całymi rodzinami. Mamy rodzinę choinek, rodzinę Mikołajów. Jest to naprawdę piękny widok, cieszy strasznie. To fajna inicjatywa wymyślona przez dyrektorów przedszkoli dębickich. Myślę, że zgromadziło się sporo osób przebranych, przepiękne. Jakie choineczki, pudełka, prezenty. Fajnie, fajnie, bo się bawimy. Jest świąteczny klimat tutaj na rynku i myślę, że mądrzejsi o spostrzeżenia z tego roku jeszcze lepiej przygotujemy kolejny jarmark świąteczny bożonarodzeniowy. Uczestnicy pobiegli wokół rynku śladami Jolanty Morawczyńskiej, najlepszej lekkoatletki roku 2022. Jeden start! Tata. Szeroki krogów widzimy przebierańców właśnie wystartował w naszym biegu międzyprzedszkolnym. Czekamy wszystkich tutaj na mecie. Myślę, że za chwilę do nas to przybędą. Na mecie czekała na nich gorąca czekolada i medal wręczony przez burmistrza miasta Mariusza Szewczyka.